Pokój dobry, kochani. Dzisiaj mamy piątek, 29 stycznia, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na białe, na zielone pastwisko. Kochani, przypowieści dzisiejszej Ewangelii o nasieniu wrzuconym w ziemię i o ziarnku gorczycy, bardzo małym, uczą nas pokory i uczą nas cierpliwości. Pokory, że wszystko jest zależne od Pana Boga. To znaczy, jeśli widzimy wzrost Królestwa Bożego, to nie powinniśmy sobie przypisywać tych zasług, ale Panu Bogu. Jeśli do nas należy jakakolwiek zasługa, to tylko to, że przyjęliśmy dar Boży i staramy się go pomnożyć. To On jest oryginalny, to On jest autorem dobra, a my uczestniczymy w tym jego autorskim dziele. Przypowieści dzisiejsze również uczą nas cierpliwości, to znaczy nie możemy popędzać wzrostu Królestwa Bożego, nie możemy popędzać kogoś do nawrócenia. Każdy ma swój tor, swój czas i powinniśmy to uszanować. Patrząc na dzisiejszą przypowieść o ziarnku gorczycy, musimy wiedzieć, że wokół Jeziora Galilejskiego są takie odmiany gorczycy, że z małego ziarnka potrafią wyrosnąć do rozmiarów 3 albo nawet do 5 metrów takie wielkie krzewy, powiedzielibyśmy nawet drzewa, które dają schronienie ptakom i wielu ludziom. W kontekście tej przypowieści przypomina mi się osoba Dawida, który jako najmłodszy z synów Jessego został namaszczony przez Samuela na króla. Ale Pan Bóg ostrzegł Samuela, nie patrz na jego wygląd, ponieważ Pan Bóg inaczej patrzy niż człowiek. Nie był on okazały, nie był on silny, nie był on jakiś mądry, wybitny. Po prostu był pastuchem, ale Pan Bóg patrzy inaczej. Również kiedy młody Dawid stanął przed wielkim, zaprawionym w bojach Goliatem, to Goliat wzgardził swoim przeciwnikiem i zlekceważył go. Nie można lekceważyć tego, co małe, bo być może Pan Bóg właśnie stoi po stronie tych, którzy są mali. I mamy na to dowody w Piśmie Świętym i w życiu. Kochani, również to małe ziarnko gorczycy, które wyrasta na wielkie drzewo, jest obrazem Kościoła. Mała garstka apostołów zgromadzonych wokół Pana Jezusa sprawia, że rozrasta się wielkie drzewo, wielki naród, miliony, miliardy osób, które idą za Chrystusem i tworzą Jego Kościół. I mam dla Ciebie dobrą nowinę. Być może zauważasz w sobie jakieś małe dobro albo w innych ludziach jakieś małe dobro. Nie lekceważ tego. Kiedy Pan Bóg to pobłogosławi, stanie się wielkim dobrem, wielkim drzewem, które będzie pomagało wszystkim innym ludziom. Doświadczenie pedagogiczne mówi, że jeśli dziecko posiada wiele różnych talentów i pochwalimy jeden z nich, to ten pochwalony, dostrzeżony talent, to małe ziarnko gorczycy zacznie się dynamicznie rozwijać. Abyśmy mogli się, kochani, uczyć pokory i cierpliwości, niech nam w tym wszystkim Pan Bóg błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.